Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na prezentację oraz test podkładki od firmy Zowi. Jest to naprawdę spory model GSR. Podkładka duża, podkładka gruba dla wymagających graczy i jak najbardziej się nada. Zobaczycie w tej chwili jak wygląda, jakie ma cechy i jak spisała się w testach. Ceny sprawdzicie w opisie filmu. Zapraszam Was do oglądania. Przed nami podkładka od firmy Zowi, model GSR, czyli naprawdę duża rzecz. Jest to większa z podkładek z rodziny SR, ponieważ mniejsza ma 355 na 315 mm i 3,5 mm grubości. Ta również ma 3,5 mm grubości, natomiast ma wymiary 480 na 400, więc jest po prostu ogromna. Jeśli sobie położymy myszkę, zobaczcie Zowi ZA12. Wygląda na niej jak maleństwo, więc podkładka po prostu jest gigantyczna. Przede wszystkim, jak deklaruje producent, kompatybilna jest z wszelkimi typami myszek. Czy mają sensor optyczny, czy mają sensor laserowy, nie ma to absolutnie znaczenia. Pomimo, że mogłoby się wydawać, że raz, że taki niebieski kolor, dwa, że mamy takie jakieś mikrołuski, taką właśnie fakturę i trzy, że mamy takie jakby trójwymiarowe logo tutaj też wtopione w tą podkładkę. 4, jeszcze na samym środku mamy białe logo producenta. Powiem Wam, że te cztery tutaj atrybuty w ogóle nie przeszkadzają. Zobaczcie to za chwilkę też w sekcji testowej. Z początku sam troszeczkę się tego obawiałem, czy nie będzie sensor wariował na przykład na tych przeskokach, czy na tym logo. Natomiast wszystko jest w jak najlepszym porządku. Struktura jest jednolita, jest gładka i pomimo, że producent pisze, że ta podkładka zapewnia komfortowy ślizg, czyli jakby podkładka typu Speed, uważam, że bardziej to jest powierzchnia hybrydowa, ponieważ mamy też dobrą kontrolę. Co do prędkości myszki, oczywiście tak dobra myszka jak Zowi ZA12 z dobrymi ślizgaczami o dużej powierzchni przemieszcza się tutaj praktycznie bez żadnego wysiłku. Zobaczcie, nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast mimo wszystko kontrola nad sensorem pozostaje nadal ogromna, dlatego w moim uznaniu jest to podkładka hybrydowa. Co do innych cech, mamy oczywiście od spodu gumową warstwę, która nam tą podkładkę bardzo dobrze mocuje do podłoża. Bardzo ciężko jest ją przesunąć grając, więc to jest oczywiście bardzo duża cecha. I kolejna rzecz, mamy też tutaj porządnie zgrzewane na gorąco warstwy. I też ta podkładka jest prawdopodobnie laserowo cięta, dlatego nie ma tutaj żadnego zagrożenia, że coś nam zacznie nagle się tutaj rozładzić. Oczywiście jeśli będziemy traktować ją ostro, to jest tylko materiał i to może się popsuć. Nawet podkładki obszywane mogą Wam się popsuć. Natomiast jeśli będziemy ją szanować, to z tym nam nic się nie będzie działo. Gwarantuję Wam, mam wiele podkładek, wiele z nich nie ma obszywanych brzegów. Jeszcze żadna mi się nie rozwarstwiła, jeśli była wykonana taką właśnie właściwą technologią. Nie jest to jakiś tani klej w tanich podkładkach, który po prostu dostanie trochę wilgoci i odłazi. Tutaj mamy produkt naprawdę znakomitej jakości, no i przede wszystkim też kierowany do osób potrzebujących dużej, naprawdę dużej powierzchni. Oczywiście nie tylko z myszką Zowi ta podkładka współgrała idealnie, z innymi też nie wchodziła w żadne konflikty, a wręcz bardzo szybko te myszki z tą podkładką się zaczynały lubić. Więc ze swojej strony tą podkładkę zdecydowanie mogę polecić, ale poczekajcie, zobaczcie jeszcze testy programowe. Ok, moi drodzy, sprawdźmy sobie tą podkładkę przy 400 na myszce Zowi, sensor optyczny Avago 3030. Zobaczcie, naprawdę bardzo pewne, niezakłócone ruchy przy próbkowaniu 1000 Hz. Teraz spróbujemy nawet specjalnie wjechać na to logo, bo tutaj ta cała faktura, takie jakby 3D, nic nam tutaj nie powoduje złego po prostu. Jest naprawdę ok. Robimy sobie taką linię, żebyśmy przejechali przez to logo. Jeździmy wręcz tutaj po tym obrazku. Jak widzicie, nic złego się nie dzieje. Tak jak ruszam myszką, tak nam się wszystko tutaj odbywa. Więc nie ma po prostu z tym logo na środku żadnego problemu. Zobaczcie, w tym miejscu jest sensor, więc
Więc jeśli przejeżdżam sobie nawet przez to logo, nie ma absolutnie żadnej różnicy. I tutaj po tej fakturze też zobaczcie, nie ma zakłóceń w pracy sensora. A to jeszcze 800, troszkę wyższa. Również perfekcyjnie, gładkie ruchy. Świetna prędkość po tej podkładce, a jednocześnie myszka zachowuje też kontrolę. Po prostu nasz sensor jest dobrze kontrolowany. Więc świetne wyważenie tych parametrów. Naprawdę fajnie. I moi drodzy, kilka słów podsumowania. Jak widzieliście, podkładka naprawdę świetnie wykonana. Pomimo tego obrazka, pomimo logo w środku, nie przeszkadza to w niczym. Sensor czuje się na niej świetnie. Ze swojej strony mogę powiedzieć po prostu krótko, polecam, bardzo fajna podkładka, jeśli szukacie czegoś naprawdę dużego. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Jeśli recenzja się podobała, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!